Biblia to księga przede wszystkim o Bogu. Można wyciągnąć wniosek, że w takim razie Biblia mówi o bardzo duchowych rzeczach. I może też są takie nasze oczekiwania, że kiedy zgromadzamy się, kiedy przychodzimy i słuchamy Bożego Słowa, to żeby kazanie było takie bardzo, bardzo duchowe, traktujące o tych rzeczach pewnych tajemnych. Natomiast kiedy wczytamy się w Pismo Święte, to zobaczymy, że Bóg mówi także o bardzo zwykłych rzeczach. Że Bóg w swoim Słowie mówi o rzeczach bardzo codziennych, przyziemnych, praktycznych, wręcz powiedzielibyśmy prozaicznych. Czasami byśmy właśnie chcieli, żeby gdzieś jakieś uniesienie nas ogarnęło i w tym uniesieniu, żebyśmy po nabożeństwie jeszcze wracali do domu. Ale drodzy, nawet gdy w tym uniesieniu wracamy do domu, to gdy staniemy w kuchni, a w pokoju dzieci czekają na obiad, to za chwilę to uniesienie nam może opaść. Mamo, on mnie kopie, mamo, on na mnie pluje. Może się okazać, że gdzieś tam chcemy się zanurzyć w wielkim uwielbieniu dla Pana, a ta zwykła proza życia nas tutaj sprowadza na ziemię. Więc dzisiaj temat, ktoś by rzekł, nie duchowy, ale jestem przekonany, że praktyczny. Mianowicie będę mówił o jedzeniu. Nie wiem, co wy na to. O jedzeniu będę mówił. Może jedno zdanie. Gdybym chciał powiedzieć wszystko, co Biblia mówi o jedzeniu, musielibyście nie zjeść obiadu dziś. Nie zrobię wam tego. Byłaby to konferencja. Przynajmniej musielibyśmy zostać do wieczora. Biblia o jedzeniu, o pokarmach mówi bardzo dużo. Jest to temat jak najbardziej praktyczny i jak najbardziej życiowy. Drodzy, najpierw krótka perspektywa historyczna. Zaczniemy od początku. W ogrodzie Eden co człowiek jadł? Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 29. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 29. Potem rzekł Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w którym jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Nie wiem, czy jestem w stanie dokładnie powiedzieć, co człowiek mógł jeść w Edenie, ale upraszczając, były to tylko owoce, i to specyficzne owoce, które miały w sobie nasienie. I rośliny, możemy powiedzieć warzywa, które też miały w sobie nasienie. Nie było tego wiele. Ile człowiek żył w Edenie do potopu? Jeżeli można taki wniosek wyciągnąć, to prawie ponad 900 lat żyli ludzie. Mało tego, zwierzęta były też roślinożerne. Zwróćcie uwagę. Zwierzęta od momentu stworzenia do potopu były roślinożerne. To jest pierwsza wzmianka, to jest pierwsze, bym powiedział tak, menu, które Bóg ustanawia dla człowieka. Idziemy dalej. Później mamy drugą wzmiankę, drugą wypowiedź Boga na temat jedzenia. To jest pierwsza Mojżeszowa, rozdział 9, wersety od 1 do 4. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 1 do 4, sytuacja po potopie. Czytam od pierwszego wersetu w 9 rozdziale. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię, a bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios i na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze.
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią. Po potopie następuje zmiana. Po potopie Bóg rozszerza człowiekowi możliwość spożywania i powiedział do człowieka, możesz jeść wszystko, co jest na ziemi. Wszystko. Jest tylko jedno ograniczenie, kiedy spożywasz mięso, pamiętaj, aby nie było to mięso z krwią. Tyle. A więc pierwsza wzmianka, tylko owoce specyficzne, ewentualnie jakieś warzywa. Druga wzmianka po potopie, rozszerzenie menu na wszystko, co jest na ziemi. Wszystko, co żyje, co się rusza, możesz jeść. Mijają kolejne lata. Przychodzimy do momentu, kiedy Izrael znajduje się pod górą Synaj i Bóg zawiera przymierze z Izraelem. Zawiera przymierze z Izraelem i w tym przymierzu Bóg określa bardzo szczegółowo, co wolno jeść ludziom przymierza. Co wolno jeść Izraelitom. Przymierze dotyczyło narodu izraelskiego. I w tym przymierzu Bóg określił, co wolno temu narodowi jeść. Jesteśmy w trzeciej księdze Mojżeszowej w rozdziale 11, wersety od 2 do 3. Mówimy teraz, jak gdyby podzielę to na trzy części. Więc mamy najpierw zwierzęta, które żyją na ziemi. Co wolno jeść? Wersety 2 i 3, trzecia Mojżeszowa, rozdział 11. Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. A więc jeżeli chodzi o zwierzęta lądowe, kryterium było takie, że kopyta musiały być rozszczepione z przodu i z tyłu i zwierzę musiało przeżuwać pokarm. W tym sensie na przykład według prawa, według przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem, wieprzowina jest nieczysta religijnie, ale nie tylko. Całe mnóstwo rzeczy. Na przykład królik, zając. To są zwierzęta nieczyste, nie wolno tego jeść według prawa. Jeżeli chodzi o zwierzęta wodne, teraz przechodzimy do ryb. Trzecia Mojżeszowa, też rozdział 11, wersety od 9 do 10. Mamy określenie tego, co żyje w wodzie. I Bóg mówi tak, z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, jeść możecie. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łusek w morzach i w rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. I tu mamy kolejne kryterium tego, co żyje w wodzie. Z tego, co żyje w wodzie, według prawa i przymierza, Izraelici mogli jeść to, co ma płetwy i łuski. Płetwy i łuski. Czyli według tych kryteriów nieczysty jest węgorz, sum, panga, jesiotr. Te ryby, które one są nieczyste według prawa. I mamy w końcu ptaki. Ptaki są opisane od wersetu 11, już nie będę czytał. W każdym razie, jeżeli chodzi o ptaki, to musiały skakać na nogach. Na dwóch nogach. I Bóg dokładnie określił, które wolno jeść. Na tej podstawie judaizm sformułował tak zwane prawo koszerności, a po hebrajsku to jest prawo kaszrutu, które dokładnie definiuje, co wolno jeść, ale bardzo ściśle określa. I to, co jest dopuszczalne w judaizmie do jedzenia, musi spełniać trzy kryteria. Trzy kryteria. Po pierwsze, muszą być to zwierzęta, które prawo dopuszcza jako czyste. Drugie kryterium, muszą być w sposób specjalny zabite według prawa kaszrutu. I po trzecie, muszą być spożywane w określony sposób. Dlatego Żydzi ortodoksyjni na przykład mają dwa rodzaje lodówek, dwa rodzaje naczyń. Dla lodówki dla rzeczy mięsnych i lodówki dla rzeczy mlecznych. Naczynia, w których gotują mięso i naczynia, w których gotują rzeczy mleczne, inne. Sztućce, wszystko jest podwójne. Więc to jest bardzo skomplikowane prawo o koszerności, które zostało nadbudowane na podstawie trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 11 oraz innych fragmentów Pisma Świętego.
Więc już mamy trzecia rzecz. Pierwsza, Eden, później po potopie, później prawo przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. I do tego wszystkiego przychodzi Pan Jezus. Mija 1400 lat, przychodzi Pan Jezus. I Pan Jezus, musimy jedną rzecz sobie uchwycić, bo jeżeli jej nie uchwycimy, to się pogubimy. Pan Jezus narodził się w ciele jako Żyd. Pan Jezus narodził się jako osoba, która podlegała przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem. Pan Jezus jako człowiek, jako jedyny w sposób doskonały wypełnił całe prawo. Co to oznacza? Że wypełnił wszystkie nakazy prawa skierowane do ludzi. Jezus jako jedyny. W tym sensie musimy zrozumieć, że Pan Jezus absolutnie przestrzegał prawa koszerności. Ponieważ podlegał prawu, ponieważ podlegał przymierzu. I zauważycie na pewno w Ewangelii Mateusza i w innych Ewangeliach, taka rozmowa jest opisana w rozdziale 15, to jest dłuższa rozmowa z faryzeuszami. Mateusz rozdział 15, wersety od 1 do 11. Należałoby cały ten fragment przeczytać, żeby mieć jakiś kontekst, obraz tej rzeczy, ale więc ja po prostu przeczytam. Słowo Boże, niech wybrzmi, przeczytam. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą? On zaś odpowiadając rzekł im: a dlaczego to Wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki Waszej? Pan Jezus potrafił się znaleźć w każdej sytuacji. Ja bym chciał tak. Chciałbym się umieć tak znaleźć w każdej sytuacji, żeby każdemu wiedzieć, co odpowiedzieć. To tak odpowiedzieć, żeby był szachmat. Pan Jezus naprawdę tutaj jest... No ja nie mogę wyjść z podziwu nad mistrzem. On potrafił w każdej sytuacji się odnaleźć. Jak mu przyparli go do buru, to on ich odepchnął na kilometr od siebie. A więc... On zaś odpowiadał, że a dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by grzedł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. A on odpowiadając rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając Piotr, rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. Więc oni wszyscy byli w zamieszaniu, to co Pan Jezus powiedział. To dla nich wszystko było, nie tylko faryzeusze, ale uczniowie byli w tym wszystkim pogubieni. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? A co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Pan Jezus, myślę, że ta wypowiedź była tak nieprawdopodobnie gorsząca dla słuchaczy, którzy byli ludźmi, którzy ściśle przestrzegali prawa koszerności. A z drugiej strony powiedziałem wam, że Pan Jezus tak samo jako Żyd w ciele przestrzegał tego prawa. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę kontekst tej wypowiedzi, bo kontekstem tej wypowiedzi tu nie jest pytanie o zwierzęta czyste czy nieczyste, tylko pytanie jest o to, czy wolno jeść umytymi nieumytymi rękami. O to jest pytanie. Więc
Jest tu pewne takie napięcie interpretacyjne i myślę, że warto jest zauważyć, do czego Pan Jezus się odnosi. I Pan Jezus odnosi się do tego, że jedzenie nieumytymi rękami nie ma znaczenia. To jest jak gdyby ten najważniejszy kontekst. Ale jednocześnie w tej wypowiedzi podaje rzeczy, które ja rozumiem, że stały się pewnym wytycznym do Nowego Przymierza. Podaje rzeczy, które stały się wytycznymi dla sformułowania później szerszej nauki odnośnie pokarmów w Nowym Przymierzu. Na przykład Pan Jezus powiedział, że tak naprawdę to, co kala człowieka, to jest tu. To, co kala człowieka, to jest w sercu. To jest sprawa, która tak naprawdę zanieczyszcza człowieka przed Bogiem. Na tym należy się skupić. To jest istota. Rzeczy, które przychodzą z zewnątrz, tak naprawdę nie kalają człowieka. Ale idąc dalej tym tokiem myślowym, chcę wam jeszcze jedną rzecz przekazać. Pan Jezus w pełni przestrzegał wszystkich przepisów prawa. Wszystkich. Jako ten, który w sposób doskonały prawo wypełnił, umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, by w Nowym Przymierzu wyzwolić nas od mocy prawa. To opisuje list do Galacjan, to opisuje list do Rzymian. Jeżeli tych rzeczy sobie nie upokładacie, będziecie mieli ciągle chaos. Co ze Starego Przymierza należy wprowadzić, co nie należy wprowadzić? Jakie elementy obowiązują, jakie elementy nie obowiązują? To będzie ciągle totalne zamieszanie. Trzeba sobie raz na zawsze powiedzieć, poprzez śmierć i zmartwychwstanie wiele przepisów prawa nie zostały zamknięte i nie zostały włączone do Nowego Przymierza. Zostały włączone tylko te, które zostały w sposób jasny zdefiniowane. I o tym nie ma dyskusji. To jest jak gdyby oczywiste. To, co zostało zdefiniowane, co jest nazwane grzechem, co zostało powiedziane, że jest grzechem, zostało włączone. Ale nie wszystko zostało włączone. Cały system ofiarniczy został zamknięty w momencie śmierci Pana Jezusa Chrystusa. I inne rzeczy zostały zamknięte. Bracia i siostry, niech wam nikt wody z mózgu nie robi. Musimy jak gdyby sobie to jasno poukładać. I później, jak powiedziałem, kiedy zrozumiemy tą ideę śmierci i zmartwychwstania i dopełnienia, wypełnienia prawa i wprowadzenia do Nowego Przymierza tylko tego, co jest niezbędne, aby zostało wprowadzone. A to, co niezbędne zostało wprowadzone, jest to opisane, zdefiniowane, nazwane. I teraz Nowe Przymierze, a jedzenie, a pokarmy. Jakie są kryteria tego, co wolno, a tego, co nie wolno jeść w Nowym Przymierzu? Czy kiedyś się zastanawiałeś nad tym? Pismo mówi od początku. Eden, po potopie, prawo mojżeszowe zostało zamknięte i już nic Nowe Przymierze nie mówi o tym, co jeść i jak jeść. Nic nie mówi. A więc szybko przedstawię wam 4 kryteria w Nowym Przymierzu tego, co wolno i tego, co nie wolno. I postaram się też powiedzieć bardzo konkretnie o pewnych rzeczach. Po pierwsze, list do Rzymian, rozdział 14, werset 2. I werset 23. Rzymian 14, rozdział 2, werset 33. Kryterium to nazwałem kryterium wiary, kryterium przekonania. Kryterium wiary, kryterium przekonania. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Werset 23 tego samego rozdziału. Lecz ten, który ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. W tekście greckim, tam gdzie jest słowo przekonanie, jest użyte słowo pistis, wiara. Wszystko, co nie wypływa z wiary, grzechem jest. Wszystko, co nie wypływa z wewnętrznego przekonania, grzechem jest. A więc pierwsze kryterium, które ustanawia Nowy Testament, to nie ścisły podział czyste, nieczyste, wolno, nie wolno, tak jak to robiło prawo, lecz kryterium
Twojego sumienia, Twojego przekonania. To jest pierwsze kryterium Twojego przekonania. Na czym polega wyższość Nowego Przymierza od Starego Przymierza? Na tym polega wyższość, że Stare Przymierze w sposób oczywisty zdefiniowało Ci, co możesz, a czego nie możesz. A Nowe Przymierze to jest okres dorosłości, dojrzałości, kiedy to Ty sam w oparciu o wewnętrzne swoje przekonanie musisz zdecydować. Dlatego jest różnica, że jeden wierzy, że tego nie może, a drugi wierzy, że to może i Nowe Przymierze to dopuszcza. Może być różnorodność. My możemy różnie mieć stosunek do tego, co jemy. I to nie jest grzechem, że jeden je tylko warzywa, a drugi je wszystko. To nie jest grzechem. Nowe Przymierze dopuszcza, bo kryterium jest sumienie, twoje przekonanie. To jest tutaj postawione na pierwszym planie. Drugie kryterium. Kolejne kryterium, które podaje nam apostoł Paweł, jeżeli chodzi o Nowe Przymierze, to jest kryterium sumienia bliźniego. Albo inaczej nazwijmy to kryterium miłości. Jeżeli chodzi o moje przekonanie, to ktoś może wierzyć, że może jeść wszystko. Może jeść wszystko, to jest jego przekonanie. Ale apostoł Paweł mówi, ale nie możesz się z tym obnosić w ten sposób, że będziesz obrażał innych. Dlaczego? Bo w Nowym Przymierzu miłość do bliźniego jest ważniejsza niż moja wolność. Rozumiemy to? Musimy to zrozumieć. W Nowym Przymierzu miłość do bliźniego jest ważniejsza niż wolność. Jeśli, podam wam sytuację, jeśli idę na obiad z osobami, które uważają, że absolutnie człowiek nie powinien jeść wieprzowiny. Idę tylko z takimi osobami na obiad. I one zamawiają wołowina, kurczak, spaghetti. Tak? I przychodzi na mnie, a ja mówię schabowe albo polędwica taka krwista. To oni siedzą ze mną, będą patrzeć, że ja jem żabę na żywo. Staną i wyjdą. Rozumiemy? Kryterium miłości mówi mi tak. Proszę wodę. Kryterium miłości mówi tak. Ja nie będę obrażał niczyjego sumienia. Niczyjego sumienia nie będę obrażał. I apostoł Paweł podsumował to tak. Jeśli jedzenie mięsa gorszy kogoś, nie będę jadł mięsa na wieki. Miłość. To jest drugie kryterium. Nie ścisły podział wolno, nie wolno, lecz kryterium miłości. Dlaczego? Dlatego, że gdyby ustawić ścisłe kryterium, zobaczcie, Kościół rozlał się na całym świecie. Jest obecny we wszystkich kulturach. Wiecie, co ludzie jedzą na różnych wyspach? My byśmy się tego nie tknęli, co oni tam jedzą. Oni by się nie tknęli tego, co my jemy. Więc nie ma czegoś takiego, że Nowe Przymierze ustala ścisłe kryteria wolno, nie wolno, bo gdzieś by ludzie umarli może z głodu. Jest zupełnie inne kryterium. Kryterium przekonania, a drugie kryterium, które mówię, miłości bliźniego. Apostoł Paweł opisał to bardzo wyraźnie w 8 rozdziale, w wersecie od 8 do 13. I podsumowując, przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Bracia i siostry, kiedy jecie, kupujecie jedzenie, sprawdźcie, że kogoś nie obrażacie. Ktoś powie, ale to jest obłuda. A ja odpowiadam, to nie jest żadna obłuda. To nie jest żadna obłuda. Obłuda jest tylko w jeden sposób. Że jeśli ja chowam grzech w moim sercu, jeżeli noszę grzech w moim sercu, a na zewnątrz udaję kogoś innego, to jest obłuda. To Pan Jezus wytykał faryzeuszom, pokazując obłudę. Na zewnątrz wyglądacie cudownie, ale wewnątrz jesteście pełni łupiestwa, grzechu i brudu. I mówił, to jest obłuda. To nie jest obłuda, kiedy ja rezygnuję z mojego prawa dla miłości bliźniego. To nie jest obłuda. To jest absolutnie coś nowotestamentowego. A w domu mogę sobie zjeść, co chcę. I to nie jest obłuda. Spróbujmy się, bracia, siostry, z tym wszystkim zmierzyć.
Trzecie kryterium. O, to jest wyzwanie. Trzecie kryterium to jest tak zwane kryterium duchowej relacji. Kryterium duchowej relacji. Wchodzimy do trzeciego kryterium, które opisał apostoł Paweł w rozdziale 10 pierwszego listu do Koryntian. Może przeczytam ten fragment, bo to jest dosyć ważne. 1 Koryntian 10 rozdział, wersety od 14 do 23. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze ubałwanym jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie! Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzić do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. O czym jest ten fragment? Ten fragment dotyczył zboru w Koryncie, gdzie było bardzo wiele świątyń pogańskich. Chrześcijanie, którzy się nawrócili, wyszli z bałwochwalstwa. Jednym ze sposobów chwalenia bogów pogańskich była uczta. Na czym polegała? Ludzie schodzili się na ucztę, było nabożeństwo ofiarne, różnego rodzaju ceremonia dla tego Boga. Składano wiele zwierząt, a później te zwierzęta spożywano. Jeżeli mięso zostało, oddawano do sklepu przyświątynnych. Oddawano i można było normalnie, każdy już mógł to zakupić. Apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian coś takiego. Jeśli chcesz kupić to mięso, które zostało wystawione do sklepu, możesz je kupić. W nim nie ma demona. Możesz to mięso kupić, zanieść do domu i możesz je zjeść. Takie jest nauczanie apostoła Pawła w liście do Koryntian. Natomiast apostoł Paweł ostrzega przed jednym. Lecz nie powinno się pójść do świątyni wtedy, kiedy jest ta uroczystość. Wtedy, kiedy jest składana ta ofiara i tam zasiąść z tymi ludźmi i spożywać z nimi ten posiłek, ponieważ przez to mamy społeczność z demonami. Tego uczy apostoł Paweł. Mówi, to jest tak samo jak z wieczerzą pańską. Zauważcie, odniesienie jest do wieczerzy pańskiej. Mówi tak, ciało, chleb, który łamiemy i kielich, który pijemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Słuchajcie, poprzez jedzenie, poprzez picie, my wchodzimy w głęboką relację ze sobą. Tworzymy duchową jedność ze sobą. Mało tego, tworzymy jedność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Wieczerza jest pewnym duchowym połączeniem. I apostoł Paweł mówi, jeśli wy pójdziecie do świątyni pogańskiej i tam zrobicie to samo, wchodzicie w jedność duchową z tym, co tam się dzieje. Mięso nie jest niczym innym, jest mięsem, ale poprzez wspólne spożywanie tworzycie relacje, społeczność, koinonię i tego wam nie wolno. O tym mówi apostoł Paweł. Więc musimy zrozumieć, to nie kryterium, to wolno, tego nie wolno, ale zupełnie inne kryteria w Nowym Przymierzu zostały podane. Bracia, siostry, odniosę teraz to do konkretów. Bardzo zdecydowanie. Słuchajcie, idziesz na mszę. Idziesz na mszę. Jest jakaś okoliczność, w której musisz wziąć udział. Pytanie moje jest bardzo proste. Czy możesz przyjąć komunię w Kościele Rzymskim? Teraz patrzmy na ten fragment, to co wyjaśniłem przed chwilą. Patrzmy na to. Pamiętajmy o tym, że jest to wspólny posiłek i wspólne połączenie się duchowe. To nie jest tylko, wiecie, wzięcie czegoś do ust. W tym sensie apostoł Paweł mówi, wchodzicie w relację, w społeczność.
Więc bracia i siostry, kiedy idziemy i bierzemy udział w takiej uroczystości religijnej, weźmy dwie rzeczy pod uwagę. Pierwszą, Kościół rzymski nie życzy sobie, aby ludzie obcy przyjmowali ich komunię. To jest pierwsza rzecz. To jest jak gdyby wbrew temu, czego naucza ten Kościół. Druga rzecz, poprzez przyjmowanie tej komunii my wchodzimy w bliską relację duchową ze światem duchowym i ze wszystkim, co tam się dzieje. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy w tym uczestniczyć? Odpowiedzcie sobie. Bracia i siostry, to nie jest wzięcie kawałka jakiejś tam substancji, zaniesienie do domu i spożycie w domu. To jest zupełnie coś innego. Natomiast bycie tam to jest połączenie się z całą duchowością, która tam występuje. Musimy sobie to uświadomić. Więc mam drugi praktyczny przykład. Zaprasza się rodzina na Wigilię. Zaprasza cię na Wigilię. I musisz podjąć decyzję, chcesz iść czy nie chcesz iść. Podejmujesz decyzję, to jest moja rodzina, jestem sam, mam inne przekonania co do wiary, idę. Przychodzi moment, wyciągają opłatek, dzielą się opłatkiem. Możesz czy nie? Słuchajcie, jak odpowiecie dobrze, to znaczy, że zrozumieliście, co do tej pory powiedziałem. Słuchajcie, zrozumcie to. W tym momencie to już jest zupełnie inny kontekst. To jest zupełnie inny kontekst. Możesz to spożyć jako normalny kawałek pokarmu. To jest nic. W tym kontekście to nie ma żadnego znaczenia. Zupełnie co innego jest, kiedy jesteś tam i tam się zupełnie coś innego dzieje podczas mszy. Ale tutaj to jest zupełnie inny kontekst. Możesz to spokojnie zjeść. Pod warunkiem, słuchajcie, biorąc poprzednie rzeczy, pod jakim warunkiem? Że twoje sumienie ci pozwala. To jest warunkiem. Nie, że sama ta rzecz w sobie jest dobra czy zła. Ta rzecz w sobie jest niczym. Nie ma żadnej duchowego znaczenia. Kryterium jest twoje sumienie. Jeżeli twoje sumienie ci nie zezwala i będzie cię osądzać, nie wolno ci tego zrobić. A jeżeli twoje sumienie ci zezwala, możesz to spokojnie zjeść. A możesz powiedzieć, a może się chlebem połamiemy po naszemu? Rozumiemy to? Słuchajcie, Nowy Testament, Nowe Przymierze wprowadza zupełnie inne kryteria. Albo dojdziemy do wieku dojrzałości, albo będziemy potrzebować kogoś, kto cały czas tam będzie mówił wolno, nie wolno, wolno, nie wolno. To nie jest Nowe Przymierze. Jeżeli my zaczynamy chodzić w Duchu Świętym, a to jest istotą Nowego Przymierza, to mamy rozeznanie w takich sytuacjach. Kolejne kryterium. Nazwałem kryterium świątyni ducha. 1 Koryntian, to jest ostatnie, czwarte. Kryterium przekonania, kryterium sumienia bliźniego, kryterium relacji społeczności, kryterium świątyni Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Czwarte kryterium. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeśli w sposób absolutnie planowy i świadomy niszczę swoje ciało, to niszczę świątynię Bożą. Rozumiemy to? To jest kolejne kryterium. I znów to jest kryterium, gdzie nie ma ścisłych przepisów, reguł, tylko nasza mądrość, chodzenie z Bogiem musi nam pokazać, co nam wolno, co nam nie wolno. Nasze chodzenie z Bogiem musi nam to pokazać. Bracia i siostry, jeśli na jedzeniu pojawi się pleś, a ty powiesz, szkoda mi, to zjesz. No bo mi szkoda, no. Albo dasz komuś, no nie, przepraszam za gruby żart, no nie. Okroisz i podasz w pizzy, nie? Okroisz i zrobisz pizzę, bo szkoda. Bracia, nie. To jest, Bóg nam mówi, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, musisz dbać o to ciało. W sposób bardzo jasny Nowy Testament, Nowe Przymierze mówi tak, Galacjan 5:21. Nie mam tego wersetu zapisanego, muszę go znaleźć. Uczynkami ciała co jest?
Galacjan 5:21. Uczynki ciała od początku, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Tu już jest wymienione. Obżarstwo w kategoriach jakich? Niszczenie świątyni ciała. W tych kategoriach. Jeżeli człowiek, przecież wiecie, że permanentne przejadanie się jest szkodliwe. Pani pielęgniarka kiwa głową. Jak najbardziej. To są te kategorie, bracia i siostry. Jeżeli coś niszczy świątynię Ducha Świętego, powinniśmy z rozwagą do tego podchodzić. Człowiek, gdy jest młody, to w ogóle o tym nie myśli. Fast food, Coca-Cola, fast food, kebab, Coca-Cola i tak dalej. Powiedz dziecku, małemu dziecku tak, pójdziemy do McDonalda albo mamusia zrobi łososia w domu. Co wolisz? Takiego, wiecie, takiego oceanicznego łososia, nie takiego z hodowli z Norwegii, tylko takiego z morza, z oceanu złożonego. Co dziecko wybierze? Tatuś też chyba wybierze jednak McDonalda wybierze. Bracia, siostry, może tak dla rozróżnienia, ale rozumiemy, jakie to jest kryterium? Czy chcielibyśmy, żeby nasze ciała się rozleciały w wieku 50 lat i czyja to będzie wina? Ja nie mówię, że ktoś zapadł na chorobę, ale jeżeli ono się rozpadnie z powodu mnie samego, to co? To kto za to odpowiada? Duch Święty, Bóg za to odpowiada, czy ja za to odpowiadam? To są rzeczy, na które naprawdę, może my nie zwracamy na to uwagę, to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Mówimy o tym, że kazanie, że to kazanie jest praktyczne, ono jest do bólu praktyczne. Podsumowanie. Bóg przez całą historię, przez całą Biblię mówi o jedzeniu. Ja nawet tylko tak, wiecie, troszeczkę powiedziałem na ten temat. Bóg przez całą Biblię mówi o jedzeniu. Było pierwsze jak gdyby kryterium, Eden, tylko warzywa, tylko owoce. Po potopie człowiek mógł jeść wszystko, byleby krew spuścił. Trzecie było prawo, które bardzo ściśle regulowało, co wolno, co nie wolno. I jest nowe przymierze. Jest nowe przymierze, wiek dojrzałości, wiek odpowiedzialności. Wiek, że to ty w Duchu Świętym musisz sam zdecydować i zrozumieć, jak masz postępować. Po pierwsze, kryterium wiary, twojego osobistego przekonania. Jeżeli cię sumienie potępia, nie jedz. Nie jedz. Ja mogę jeść, ty nie jedz. Albo mnie potępia, to ja nie mogę jeść. To nie można tak powiedzieć, że krewetka to jest nieczysta. Ja mogę, no, ktoś lubi i go nie potępia sumienie, może ją spokojnie zjeść. Drugie kryterium, nie gorszyć bliźnich. Miłość, nie gorszyć bliźnich. Jeżeli moje sposób, jaki jem lub co jem, będzie kogoś gorszyć, nie będę tego jadł. To jest moja miłość do tego człowieka. Trzecie kryterium, uważajcie na relację duchową, jaką chodzimy, spożywając w określonym kontekście. To jest trzecie kryterium, bo możemy wchodzić w społeczność z demonami. To jest trzecia rzecz. I czwarte kryterium, świątynia Ducha Świętego. Czy to jest w miarę zrozumiałe, co chcę wam powiedzieć? Czy te zasady, czy wolelibyście, żebym zrobił tutaj listę, wywiesił i to wolno? I tak byście tego nie słuchali, bo wiem, że współczesny człowiek nie za bardzo lubi się mówić, co może, co nie może. Ale może byśmy woleli mieć ścisłą listę i wtedy byłoby jasne, proste. A tak to musimy być dojrzali, dorośli. A tak musimy być odpowiedzialni. A tak musimy razem z Bogiem pewne rzeczy przemyśleć, przetrawić, przemodlić, podjąć decyzję. Być człowiekiem, który miłuje bliźniego. Być człowiekiem, który szanuje świątynię Ducha Świętego. Być człowiekiem, który nie wchodzi w relacje z demonami. Być człowiekiem, który jest człowiekiem nowego przymierza. Być człowiekiem, który żyje w Duchu Świętym, a nie według litery. Zapraszam was do modlitwy.